Byłem na rekolekcjach i tak, dzięki innemu studentowi, który opowiadał mi o Marianach, zdecydowałem się rozpocząć sesje powołaniowe. Zacząłem postulat w Rwandzie, podobnie nowicjat i potem studia filozoficzne w seminarium w Kabgayi. W 2010 wróciłem do Kamerunu, do Ngoja, gdzie zacząłem czteroletnie studia teologiczne w Instytucie Teologicznym Świętego Cypriana. W 2014 roku zostałem wyświęcony na kapłana. Miałem tę łaskę rozpoczęcia mojej pracy w nowej parafii mariańskiej, gdzie za proboszcza miałem księdza Krzysztofa. W Rzymie odbyłem specjalizację z teologii duchowej dotyczącą animacji powołaniowych i formacji wychowawców. Byłem w domu generalnym, co pomogło mi określić moją tożsamość jako duchownego, jako marianina. Po latach nauki wróciłem do Ngoja i to też było piękne doświadczenie. Pomóc młodym znaleźć poczucie przynależności, dodać im otuchy w tych wszystkich wymiarach, które są ważne w przygotowaniu do życia zakonnego. Owoce już są widoczne. Cieszę się, że miałem udział w formacji współbraci, którzy dziś są księżmi. Tych, którzy złożyli śluby wieczyste. I to wciąż przekazuję młodym jako wychowawca w postulecie. Widzę w nich też dawnego siebie. Na początku też szło mi ciężko. Chcę podziękować za ten rok jubileuszowy. Księża Marianie są tu już 25 lat. Można zobaczyć, dotknąć to, czego dokonali. Są jeszcze wyzwania, ale razem z łaską Bożą im podołamy. I to pełni nadziei, i radości. On peut toucher.